Słyszycie to? Prawdopodobnie to jest ostatni raz, kiedy ten utwór gra w Kaiserreichu. Mamy otwartą drogę na Berlin. Praktycznie przed nami stoi Berlin, więc co, lecimy? Ale ja witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Zemy Klika. To jest Hearts of Iron 4 na modyfikacji Kaiserreich. Gramy jako syndykalistyczne Włochy pod wodzą El Duce. Widzicie, jaki zadowolony uśmieszek z cylindrzem. Ale się gapi. Bo my ostatnio zdobyliśmy Monachium i teraz naszym jedynym celem jest zdobycie Berlina. Tak jest, zdobycie Berlina. Pięknego, wielkiego, tłustego, imperialistycznego od dupska Kaisera Berlina. Zaraz tam wbijemy, zrobimy porządek. Nasza czerwona armia prze naprzód. Czekajcie, co my ostatnio robiliśmy? Widzicie, mamy tylko 25 dywizji. A ile już zrobiliśmy? Warto mieć, jak ma się małą armię, warto robić takie właśnie dobre dywizje. Dokładnie tak. Weź go zatrzymaj, bo on tu ma jakieś niecne plany. Mhm. Ty się wybroń, okej, okay, tutaj puszujesz. Ty możesz od razu... Tą piechotą pomóż mu tutaj puszować. Czekajcie, może zanim na to przejdziemy, co my teraz badamy? Badamy to. Znaczy produkujemy to, okej, okay, to jest spoko. Wiem, że mógłbym korować prowincję, ale chciałbym chyba wrzucić wyższy pobór. Tak, chyba wrzucimy wyższy pobór, żeby globalnie nam brał manpower, a nie z jednej prowincji, bo on cały czas się tam podnosi i od razu jest zużywany na bieżące zużycie oraz na szkolenie dywizji, tak. Więc cały czas mamy 0, to się nie przejmujcie, to tak ma być, taki jest plan, żeby było 0, żeby wróg myślał, że nie mamy manpowera. Wy tu cały czas do przodu puszujecie. Daj to. Ty nie musisz jeszcze kontrować. Okej, okay, teraz musisz kontrować. Okej, okay, nice. No i te dwie dywizje od razu tutaj wrzucasz, ty mu pomagasz. Kiedy ty zajmiesz tutaj tą prowincję? Kurwa, panie! Lećcie tam na północ. Weź mu tu pomóż. Bo nie, tego atakuj, dopóki nie ma zorganizacji. Świetnie. Dajesz na północ, ciśniesz. Doskonale, dobra. Dawaj Nürnbergie. Ty mu tu pomóż i tu podeślij jedną dywizję. Nice. Fajnie byłoby, jakbyś go zatrzymał na chwilę. Wlećcie na północ, ty możesz to zająć od razu, halo, zajmij to. Problem będzie, jak Austriacy wejdą do wojny, oni mogą wejść, jeżeli Kaiser zacznie przegrywać. Mam nadzieję, że wtedy, aha, brytyjska armia obstawia mi jedną prowincję, nice. To będzie grubo, zaufajcie mi, ja na takich rzeczach się znam. Weź go skontruj, to wejdziemy do tej Nürnbergi. Aha, nie skontrujesz go. Czekajcie, Kingdom Francji spisowało z Turegami, oni się pozbyli tych buntów wewnętrznych. Zaraz możemy się spodziewać gigantycznej liczby desantów, fajnie byłoby się przez tą rzekę przebić. Co nie będzie proste. Chociaż. Kurde, no właśnie, tu jest, zaczynają się schody. Bo teraz musimy coś podesłać tu, a ty musisz go na chwilę zatrzymać. Dokładnie, tak. Do czasu, aż tam oni uzupełnią luki we froncie. O, nice, dobra, już nie musisz puszować. Świetnie. O to chodziło. Czekamy, aż Francuzi też pokryją linię frontu. My oczywiście nie jesteśmy w stanie wszystkiego pokryć. Tu możemy się przebić. Patrzcie, mamy to. Tu się przebijemy. Tu się przebijemy na drugą stronę rzeki. Znaczy, tu mamy niby przejście, ale tu mamy więcej dywizji. Tym jest problem. Bo ja wystawić nic nowego nie mogę. To co wystawiam, muszę trzymać na garnizon, jeżeli chodzi o nasze rdzenne terytoria. Weź mu tu pomóż, żeby się przebili nasi chłopcy. Na support weapon 3 to się przyda, bo my głównie na piechocie bądź co bądź bazujemy. Czy mogę już rozpocząć badania tego? Ile to by było? 311 dni. Kurde, bo ja głównie z tego korzystam. Przemysł 41, 247, wydobycie klucze, zrób to szybsze wydobycie, może mniej surowców trzeba będzie importować, może stali troszeczkę mniej, zawsze jakiś tam boost, jeszcze zaatakuj z tej strony, atak z wielu kierunków zawsze jest mile widziany. O, właśnie, ciśnij dalej, a jednego wrzuć tu, a ty ciśnij tu i ty pójdziesz od razu tu, o właśnie, wszędzie atakujemy, żeby nie odzyskali z organizacji, jak jeżeli jednostka jest atakowana, to nie może odnawiać sobie organizacji, co jest bardzo, bardzo przyjemne. Dobra, zacznijmy badać ten czołg, im wcześniej zaczniemy i tak lepiej, bo w sumie nie mamy nic lepszego do badania. Jakie straty ponieśliśmy już w tej wojnie? 45 tysięcy, to jest sporo, a Niemcy 962 tysiące. Okej, okay. I my im zabiliśmy 62 tysiące. Tylko my zabiliśmy im 62 tysiące. Przypomnę, że to my jesteśmy teraz stroną atakującą, to my się w nich bijamy. My jesteśmy biednym włoskim narodem, który przecierpiał wojnę domową, tak? Patrzcie, ale zobaczcie, jak to wygląda. Pamiętacie wojnę domową we Włoszech? My byliśmy syndykalistami, gdy bum jeb, wbijają się w nas Republika Włoska i dwie Sycylie. To oni nas zaatakowali, my sobie po prostu żyliśmy, tak? Żyliśmy sobie. Teraz mamy wielkie Włochy, mamy wielką Francję, bum jeb, Kaiser się wbija. Bronimy się, tak jest, no zaraz to atakujemy, no bo mamy przewagę, dzięki oczywiście mojemu geniuszu strategicznemu. No ale no, widzicie, kto to jest złem tego świata, tak? Tak, no, nie muszę wskazywać palcem, dokładnie tak, imperialiści przebrzyli. Tylko syndykalizm. Co wypchnęliście? O tym będą mało. Ale zdążysz. Nice. Wybroń się. Ciśnij. A ty jak się wycofasz, ciśnij dalej. O, nice, odcięci. A, kociołek, mamy cię. Mamy dziada.
Dobra, zostaw, nie, w sumie to możesz rzucić, a reszta niech idzie na północ, bo szkoda czasu. Szkoda czasu, a wy od razu ciśniecie, od razu ciśniecie. Ty też od razu na północ, szkoda czasu, tu są jedna dywizjona, zaraz pęknie sama. Mhm. Dobra, przestań atakować, bo ty widzę, że masz troszeczkę problemów. O właśnie, coś takiego. Coś ten desen. O, mówiłem, że zaraz się pozbędą. Dobra, potrzebuję więcej dywizji na północy. Mhm. Żeby ten atak się udał, świetnie, tu się znowu przebiliśmy. Jakbym miał takie stricte z dwie dobre dywizje pancerne, to już byśmy byli w Berlinie, no ale no nie mam niestety, niestety nie mam. I fajnie było, jakby Francuzi szybciej pokrywali tą linię frontu. Tu fajny desant od Brytyjczyków, to mi się podoba, a desanty tych, ententy? Nie ma, ale przebiliśmy się przez Pireneje, znaczy Francuzi się przebili, to też dobry ten ruch. Bo karliści dołączyli do międzynarodówki. Do ententy dołączyli, no, przeżyli. O, byliśmy blisko zwycięstwa w tej wojnie domowej hiszpańskiej, no, nie mogłem nic poradzić, nie mogłem nic poradzić, dobra. Przydałoby się naszym dywizjom troszeczkę odpocząć, no ale dobra, póki co puszujemy, ile się da. Mhm. Wykorzystujemy to, że mamy cały czas ten impet ataku. Fajnie było, jakby Francuzi coś zaczęli puszować, a nie tylko wytracają manpower. Czy oni coś spuszowali? To wszystko to ja zajęłem, oni kurde jeszcze ani jednej prowincji sami siebie tak pięknie nie zajęli. Dawaj na północ, dawaj, dawaj, ciśnij wszystkim, wszystkim ciśnij. Tu wzdłuż wybrzeża, odcinam ich od Bohemii. Tylko, no mówię, jakby teraz Austriacy weszli do wojny, to byłaby katastrofa totalna. Totalna katastrofa i śmierć. Tu. Tu atakujemy, okej. Okay. Przebijamy się, nice, 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 nice. Tu jest attrition z powodu... Jakiego attrition tu jest? Czemu wy macie attrition? Total attrition, bad supply. Czy to jest dobre supply? No nie, no nie takie dobre, nie takie dobre, bo jest ciasno, bo widzicie, to jest do ciasno, przez góry przechodzi ten supply. O, i tu mamy ładne przebicie, więc teraz robimy coś takiego, że tu się przebijamy. Tu się przebijamy, ale główna część cały czas ich puszuje, to są wzgórza, tak? Wzgórza, ale główna część naszej armii cały czas ich puszuje, żeby nie odzyskali z organizacji. Czemu muzyka się skończyła? Tak, to cały czas napierdziela to Divac am Rhein. A teraz to kurde... Nic nie słychać. Lecisz. Okej, okay, dobra, nice, dawaj Lipsk. Znaczy jedna na Lipsk, druga tutaj, okej, okay, nice, 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 nice. Daj jedną dywizję tu. Mhm. Mhm, coś takiego. Nice. Dwie tutaj, jedna tutaj, jedna tutaj. Okej, okay, puszujemy ładnie, ładnie, o to chodziło, o to chodziło, o takie syndykalistyczne Włochy liczyłem. To szkoda, że wszystko dla Francuzów zdobywamy, nie mamy z tego ani fabryk, ani surowców, szkoda. Szkoda. Ło, ha, 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 kogo my tu mamy? Wbijamy się, doskonale, doskonale. Jakaś ta garnizonowa dywizja zaatakuje nas, tak, to się wybronimy. Stracie zorganizowanie, wtedy my zaatakujemy. No, no. Tylko dobrze było, jakby cały czas Francuzi myśleli o tym, żeby, no nie no, to trzeba spuszować, takie coś nie może tutaj stać. To trzeba spuszować. Moglibyśmy spróbować zrobić kociołek. Nie, pytanie, idziemy na Berlin, bo Berlin stoi otwarty. Nie, no dobra, idziemy na Berlin. Jak zajmiemy Berlin, może będzie koniec wojny. Ile macie poparcia? Macie stop kurwa. Czemu oni mają zawsze takie wysokie? 100%. No to nie, to chyba jeszcze nie. Ale będzie, że włoskie oddziały zdobyły Berlin. Dokładnie tak. Chociaż nie, to zbyt ryzykowne. Kurczę, zbyt ryzykowne. Dobra, ale próbujemy. Próbujemy. Czekajcie, możemy tu skrócić linię frontu? Już są Francuzi, powiedzmy dotąd. Dotąd, coś takiego. Tu wszystko pokryli? Myślę, że pokryli. Myślę, że pokryli. Daj tą dywizję na północ szybko. Te dwie w sumie też możesz już rzucić na północ. Aha. Dawaj na Dresden. A ty na razie idź wzdłuż razem z tą kawalerią. Przebij 6 na... O kurde, zatrzymali cię. Dobra, ale tu już też Francuzi wchodzą. Żeby Francuzi przed nami Berlina nie zdobyli. Bo my tyle tutaj wycierpieliśmy, jakby byli przed nami. Spróbuj odciąć tą dywizję, zawsze coś. Okej, okay, bo tu zdobędziesz kurde bronią Berlina i tu mają obstawę. Teraz ta dywizja się ruszy, nie? Dając życie się ruszy. Dobra, ale przynajmniej tą milicję odetniemy, to kawaleria się cofnie, ta wyjdzie, tutaj będzie kociołek, to wtedy ta... O, nie mają organizacji, nice. Czy ty się szkolisz, ziomek? Czy ty naprawdę się szkolisz teraz? Co to za przesiady? Nie, może się zmęczył. Dobra. Skontruj tą dywizję, nice, a ty idziesz... mamy Berlin, marsz na Berlin, udało się, kurwa, ja dobry to jestem. Upadek Berlina, proszę bardzo. Proszę bardzo, zdobyty. Great, tak. Jaka komuna Francji? My to zdobyliśmy. Kłamcy historii, jeszcze zemścimy się. No dobra. Zmiana w rządzie, oczywiście, wrzucamy sobie. Może gospodarkę wojenną. On par i tak leci. Duże mam braki tego manpowera. Pokaż mi jakąś armię. Ile mi wam manpowera brakuje?
No 16% powera wam brakuje. Kurde, jak nie zdążymy wrzucić tego i wojna się skończy. Nie no, bo jeszcze z Ententą będzie. Dobra, to wrzucamy 5%. Tak, wrzuć 5%. Trochę szkoda tej gospodarki wojennej, no ale ten manpower się przyda. Dobra, mamy Berlin. Stolice teraz mają pewnie w Hamburgu, w Breslau mają. Wrocław. Okej. Okay. Okej. Okay. Po wojnie może będzie Polski. Tylko teraz jak się tam przebić i utrzymać Berlin? No właśnie, przy takiej linii frontu. Zaryzykuję, licząc na to, że Francuzi szybko to ogarną i zrobię coś takiego, to może szybko to dopuszujemy. Podkreślam, że może. Okej. Okay. Dawaj tu ciśniemy. Wiem, że nikogo w Berlinie nie ma, w sumie to jest błąd, powinieneś wejść do tego Berlina. Ciebie też tu zapraszam. Co my zbadaliśmy? Coś pewnie do armii, tak? Artyleria, small... O, doktrynka. No i doktrynka mi się przyda. Badamy doktrynkę. No i to jest bardzo dobra wiadomość, bo doktrynka zawsze musi być badana. Tak, dobra, Berlin trzymamy, żeby nam go śmiecie nie odbiły. Lecimy dalej. Oni teraz panicznie robią, Kaiser, ojejku, straciliśmy Berlin, co my zrobimy? Kaiser upada, biedny Kaiser, ujojojojoj. No trzeba było nie atakować, dokładnie tak. Dobra, tu pokryliście, ładnie pokryliście, świetnie, to my idziemy na Wrocław. Okej, okay, chociaż nie, no tutaj mogłem zrobić już ten kociołek pod Frankfurtem, no ale dobra, już za daleko poszedłem. Nie będę się cofał. Może mógł ten kociołek jeszcze tam być przy okazji. Weź ich tu przyatakuj. Dokładnie. Konferencja pokojowa. Imperium Japonii podbiło Hamsło. Co tam się wydarzyło? O mój Boże, aż boję się zobaczyć. Jesteście papetem Japonii? Nie, White Peace. A, pewnie ten Fengyang tylko zdobył jakieś tam sporne prowincje, okej. No tak też może być, okej. Spoko, rozumiem. Szanuję, nie szkaluję. Dajesz tu. Pomóżcie przy tym ataku. Gdy te dwie dywizje będą wolne. Zatrzymaj tych, wbij się w tych, okej. Nice. O to chodziło. Dobra, oni już tam sobie, Francuzi, pokrywają linię frontu, to my robimy pyk. Pyk, te dywizje będą same schodziły. Będzie szybciej. Okej, okay, no przestańcie go atakować. Przegrywacie. Przestań atakować. Przestań. No, kurde, tu coś się pojawia. Dobra, ale to puszuj. Wolne fabryki te cywilne. Czekajcie, jakbyśmy dodali, czego nam brakuje? Tak naprawdę niczego nam nie brakuje, tak? Tak. No to co? No to więcej chyba... Pyk i pyk. Coś takiego. Tylko, że znowu nam brakuje cywilniaczków pewnie. Znaczy, będziemy musieli wydać troszeczkę cywilniaczków. 12 tylko, tak? Surowcowo to wygląda tak, że potrzebujemy przede wszystkim chromu. No, jeżeli robimy ciężkie czołgi, to potrzebujemy tego chromu, naprawdę potrzebujemy. No tutaj 2, 3, 1, nie będę na razie tego importował. Jak to wygląda? Dywizje, tu się przebijamy, tu też się przebijemy, ta jedna dywizja raczej nas nie zatrzyma. Nice. Pomóż Francuzom przy tym ataku, powinniśmy się przebić, świetnie. Też już od razu lecisz. Tu już raczej nie powinno być żadnych dywizji przeciwnika, tylko to co wypchniemy. Lecisz prosto na Breslau, a ty kontrujesz tą dywizję, ty lecisz razem z nimi na Breslau. Znaczy na Wrocław, panowie, szanujmy się, to zaraz będzie polski Wrocław. Polski robotniczy syndykalistyczny Wrocław. Opatrzcie jak poszli wyścigi do Wrocławia. No nie no, bo Francuzi będą przed nami, nie wolno tak robić. A, byliśmy razem, dobra. Stolica teraz pewnie właśnie w Hamburgu. Lecimy na Poznań, zaraz wyzwolimy polskich robotników. Dokładnie tak. Chyba, żebyśmy od razu na Polskę poszli. Ej, możemy iść na Polskę. Idziemy wyzwolić Polskę? Idziemy wyzwolić Polskę. Damy radę. Ej, dawaj. Na Polskę, bo Polska jest przecież ten... w Reichspakcie. Jeżeli jak dobrze pamiętacie, zaatakowała Niemcy i została w pierdziel. Samobójstwa. My chcieliśmy wysłać ochotników? Chcieliśmy. To podgardzili nami. Pogardzili. Okej. Okay. Widzę, że Niemcy chcieli się bronić na linii Odry, ale coś nie pykło. Dawaj tędy. No i dobra, kierujemy się w stronę Polski. Dawajcie, wyzwolimy Polskę. Wyzwolimy Polskę z rąk okupanta, dokładnie tak, będzie wielka czerwona Polska, syndykalistyczna Polska. O Jezus, jak mi to się... Ojo, jakie to dobre by było. Dobra, pomóżcie im tutaj. Dawajcie tu. Przy okazji cały czas was troszeczkę wrócimy. Wiem, że mogłem iść na Hamburg, ale to bym musiał dywizję przerzucać, damy radę. Na razie się tak odgradzamy. Wiem, że to komicznie wygląda, no ale takie jest przebicie. I tu widzę, że Francuzi też podłapali pomysł wyzwolenia polskich robotników. Okej, bo Kraków jest do Galicji należy. Dobra, zaraz wejdziemy do Łodzi. Jeżeli ktoś jest teraz w Łodzi, to może się cieszyć. Właśnie został wyzwolony. Pozdrawiam wszystkich Łodzian. Dobra, dawaj Warszawa. I chyba kapituluję, nie? Ile macie poparcia wojny? 100%. Ja pierdzielę, co oni mają z tym poparcia wojny? Co to jest? Gionion coś tam? A tu my walczymy już.
Fausto Coppi wins the Giro d'Italia. Giro d'Italia, no spoko. Ej, rowerowe, ktoś pamięta rowerowe te Adolfy? Aha, była taka seria, nawiązanie. Ducze, Adolf, rowery, tak. O kurwa, descent. Ale tu na szczęście mam, a nie, tu mam dywizję, fuck. A, szybko, descent. Hilfe, Hans, Hilfe, dywizję. Nie mamy organizacji, połowę wrzuć tutaj, a druga połowa niech się ten organizuje. Dopiero została wystawiona. Wrzuć tego górala, zaraz zobaczymy. Mówiłem, że zaczną się desanty, zaczną się. Mogłem wcześniej te dywizje wystawić, błąd. O, walczymy z polskimi dywizjami ukraińskimi. Boże, Ukraińcy bronią polskiej ziemi, jak to okropnie wygląda. Rosja zaatakowała Iran, o mój Boże. O Boże, Ukraińcy okupują Warszawę, wyzwolimy dzielny naród polski. No normalnie ich musimy wyzwolić. To też jest aż straszne. To jest aż straszne. Zostawcie Polaków. Zostawcie ich, bandyci. Okej, jak ten desant? No nie uda się, no, a on... Kłamaliście mnie, halo! Naples Socialis Co? No wiecie, że poszliście? Syndykalizm, o mój Boże, naprawdę? No dobra, macie, no nie... Macie, kurde, bo Rzym zagrożony, a Warszawa też zaraz może być odbita. Dawajcie. Tu. Zrób sobie coś takiego. I zrób sobie coś takiego. O, pyk. Okej, okay, nice. Nice, dobra, mamy Warszawę. Stolica pewnie teraz w... Gdzie macie stolicę? Białystok, Lublin? Kapitulilen? Macie tu pakt o nieagresji. Pitu, sritu. Kurde, bo zaraz do Ukrainy ten sposobem wejdę. Fajnie, że zajęliśmy Warszawę. Fajnie, że Warszawę zajęliśmy, ale co dalej? Dobra, dawaj może na Królewiec, może starczy, żeby skapitulowali? Pójdziemy teraz na Królewiec tymi naszymi armiami. Weź, to jest jakaś duża bitwa, pomóżmy naszym. Dawajcie na północ pójdziemy. Niech Francuzi giną na tej Ukrainie, my się tam pchać nie chcemy. Możesz ich zmasakrować, tu możesz pomóc troszeczkę. Dawaj na północ. Okej, jak ten desant ogarnięty? Kurde, zdobądźcie mi to, odbić mi to. Jezus, tu jeszcze desant poleciał. Ale pozbyć się ich. Dwie dywizje też tu wrzuć. Zaraz was zgarnizonujemy, tylko pozbądźcie się tych desantów. Znaczy, żeby stali już w portach, nie? Żeby potem nie było przypału. Atakuj go dalej. Jakieś forty pobudowali? O mój Boże. O mój Boże, dobra. Smolioni Tactics, Reform the Guards, tak. Division Attack, organizacja, planning speed. To mi się podoba. To mi się bardzo, bardzo podoba. Dobra, no i zdawaj tu. Lecie na północ. Kurde, trochę mało Francuzów, boję się iść dalej na północ. Pomóżcie mu z tym atakiem, halo. Widzicie, że on biedny sam puszuje. Bo w sumie mam już tyle sprzętu, czekajcie, mam 100... Nie no, nie mogę całej armii zmienić. Jakbym powiedział połowę i zmieni to na elitę. Coś takiego, możesz awansować, ale to jest wszystko beznadziejne. A ty? Też beznadziejne. O Jezus, nie, desantują się, kurde, nie mogę pilnować wybrzeża. Tak. Ej, ty ziomek, nie miałeś tutaj iść? A nie, miałeś iść. To dawaj tu desanty, fuck. Halo, proszę przestać. Proszę przestać, potrzebuję pomocy. Kurde, Niemcy muszą skapitulować. Szybciej. Dawaj na ten Królewiec. Zatrzymaj tą dywizję, bo nas odetną. Zaatakuj go tu. To jest problem i to duży. Okej. Na północ. Na północ. Musimy puszować teraz, serio, bo jest problem i to duży. No nie, Sycylia. Bandyci. Bandyci i złodzieje. Zostawcie to. Czy Francuzi coś spuszowali? Nie, stracili, bo mieli jedną prowincję po tej stronie rzeki, ją stracili. No brawo, gratuluję. Cały pusz idzie od mojej strony. Nie mówcie, że... Jezus, wy Berlin oddaliście. Wy oddaliście Berlin. Ja pierdziele. No to nie dziwię się, że oni nie chcą się pod... Kurde, niepotrzebnie może w tą Polskę szedłem. Może niepotrzebnie w tą Polskę szliśmy. I teraz co? No i teraz nic. Dobra, nie atakuj. Trochę się sytuacja pokomplikowała. Niepotrzebnie w tą Polskę wchodziłem, faktycznie. Dawaj tu. Okej. Przydałoby się tu więcej Francuzów, serio. Więcej Francuzów potrzebujemy. Ty się cofniesz. Pomóż im tu z atakiem. Okej, zatrzymaj się.
Czekajcie, zmieniłem pół tych dywizji? Tak, i trochę sprzętu brakuje. Dobra, to połowa już będzie litą. Dobra, to ogarnięte, ogarnięte, tak, tak. To jakiś desant ma pójść? Nie, no, na razie Sycylia, bo jest problem i to duży. Destruction of estate. Okej, okay, dobra, estate zniszczone, spoko. Pewnie takie europkowe estate. O Jezus, Ukraińcy, co wy robicie ze swoim życiem? Co wy robicie? Dobra, chyba się wycofujemy z tej Polski. Chyba się wycofujemy. To był chyba błąd, że my tu weszliśmy, bo nas biją. Kurde, my chcemy wyzwolić polski naród, a on nas bije. I to jest przykre. To jest naprawdę przykre. Jeszcze gorsze jest to, że Francuzi stracili Berlin. Kurwa! No nie może tak być. Jak oni mają skapitulować, jak mają Berlin? Aż bym tam podesłał jedną dywizję, żeby zrobiła porządek. Jezus, kolejny. Po regio. Serio? Teraz? No i lecą trzy dywizje. Ja się tutaj utknąłem. Czekajcie, tu jest 8, a druga część armii tu jest. Dawaj tu. Bo tu się zdesantują. A tu. Okej. Nie wiem, czy tego na razie nie zostawić. Polska też nie skapituje, bo Białystok jest potrzebny. Kurwa. Może jakby. Czekajcie, ile wy macie tego poparcia wojny? No nie, no jakbyście Berlin też stracili, to raczej nadal byście chcieli walczyć, bo Berlin tyle jest punktu zwycięstwa. No niby 50, chociaż 50? Kurde, myślałem, że 30, to może? Co broni Berlina? Ukraińcy, dwie piechoty, garnizon i Ukraińcy, którzy się przemieszczają. Trzeba więcej Francuzów tutaj, to zabiorę swoją armię i zakończymy tą wojnę. To może jeszcze królewiec zdobędziemy, tak dla pewności. Chyba, że zdobędziemy królewiec i tak w lewo teraz skręcimy, co? O, to jest problem. To jest pomysł. Nie, dobra, nie atakuj tu, szkoda manpowera. O, mamy 56 tysięcy manpowera, nice. Przestań atakować. Kurwa, nie słuchają się. No właśnie. Przestań atakować. Okej, okay, nice. Zostaw jedną dywizję, coś takiego. Jedną tam prześlij, się chcą przebić. Gdańsk? Tak, dawaj na Gdańsk, ale może tędy. Coś takiego, spróbuj, a reszta niech puszuje dalej na północ, żeby królewiec zdobyć. Królewiec to jest 10? 10 punktów zwycięstwa. Musimy to zdobyć, tylko problem jest taki, że kurde, zaraz mi braknie żołnierzy, żeby tą linię frontu ogarniać. Tu Francuzi atakują samobójczo, niech atakują. No właśnie, bo kurde, masą w końcu zaczną puszować moje dywizje. A to jest zwykły template? Imienia Lenina. No to jest ten zwykły bez tych ciężkich czołgów, więc oni go w całości penetrują. Ale tu Francuzi już idą na pomoc, może zdążą? Czy tak na południu w Warszawie jest ciężko? O, dobra, cały czas puszczujemy ten królewiec. Ci litewskie już dywizje się pojawiają. O mi panie Boże, tu nikogo nie ma, halo. Halo, pomocy. Dawaj tu. Przestań atakować, zatrzymaj go na chwilę. Na chwilę go zatrzymaj. Okej. Daj jeden czołg tutaj, żeby go zatrzymać. Kurde, przebili się tutaj, fuck. Robi się niebezpiecznie, halo, robi się niebezpiecznie, powtarzam, niebezpiecznie się robi. To bardzo niebezpiecznie. No tak to jest, jak trzeba na bocie polegać, serio. Dobra, zdobądźmy ten królewiec. Pytanie, czy my go utrzymamy, byśmy musieli czekać, aż Francuzi przyjdą, a oni no powoli idą, powolutku idą. Właśnie, trzymaj prowincję, gospodarka wojenna, tak, war economy, powtarzam. No właśnie, bo potrzebujemy dużej liczby ropy, od Wenezueli nie możemy brać. Dlaczegoż to nie możemy brać do Wenezueli? No to od Rosji będziemy brali. I chromu nie możemy brać od South America tego. Od Turcji będziemy brali. O, można. O, od razu lepiej. Mamy 11 cywilniaczków. To nie jest źle. To mnie martwi. Ten wyło mnie tu martwi. Dobra, pomóżcie mu tutaj. Może spuszujemy to together? Nie. Takiego co było. Okej, okay, no dobra, ale Warszawę trzymamy tak na styk. Trzymamy Warszawę. Tak styk, na styki. Dobra, atakujemy królewiec. Podchodzimy pod Gdańsk. No przyciśmy ich na pół, Boże. Włączę mapkę, taką mapkę. Kurde, myślałem, że znaczniki znikną. No ale śmiesznie to wygląda, jak ten niebieski kolor tak się wbija w ten Reichspakt. W ogóle zobaczcie napis na Reichspaktu. Tu i tu, frajerze. A najważniejsze w tych grach jest napis, dokładnie tak. Dobra, to co? Tutaj wam podziękuję za uwagę. Łapka w górę, soczysty komentarz. I widzimy się w kolejnym odcinku, gdzie mam nadzieję, że odbijemy Berlin. Myślę, że tak. Jezus, jaki tu garnizon. Polska, Litwa broni tego Berlina. A jakby go zdobyli, byłoby dobrze. Jeszcze zobaczymy sobie straty na koniec odcinka. Straciliśmy 64 tysiące, najmniej z międzynarodówki, a Niemcy stracili 1 200 000. Z czego my zabiliśmy 163 tysiące, czyli ładnie. Naprawdę ładny wynik, porównywalnie my do Niemców to naprawdę ładnie lecimy. Przypominam, że jesteśmy małym krajem, co dopiero się zjednoczył. Ukraińcy stracili 100 tysięcy, tfu.
Natomiast dzielny naród polski stracił 22 tysiące. Kurde, jakbym zdobył ten Białystok, ja się tam nie dopcham już. To by wszystkie dywizje polskie zniknęły, bo zakapitulowały. Dobra, łapka w górę, soczysty komentarz, cześć, trzymajcie się. Na razie.